Siemanko, witam wszystkich w pierwszym odcinku z serii Panzar i razem ze mną jest dzisiaj Wojtek. Witam. I chciałbym wam pokrótce przedstawić czempionów, których możemy sobie założyć w tej grze, tak? No pierwszy jest Berserker. Jest to czempion, który no damage ma jak widać wysoki, attack speed ma wolny, health many, czyli w sumie dużo, no nie? Dobrze no tak. Mówię. Movement speed jest dosyć szybki i difficulty, czyli jak się trudno nim gra, czyli easy. Jest to chyba champion, który no napierdala hardkorowo, tak? No nie ma co tu się oszukiwać. No ale defensu też chyba nie ma za dużego. Chyba nie mówię źle, nie? No nie. Mówię. I tak. Wolno bije, więc no. Jest taki, że pierdolnie raz, a porządnie. Bez kitu. No to następny jest, podobny do niego dosyć, z mordy i ze wszystkiego, tylko że zamiast topora jakiegoś czy tam czegoś ma miecz i tarczę, no to jest tank. No to tank to mówi sam chyba za siebie, no nie? Że damage nie ma za duży, attack speed to też nie za duży, no ale życia musi mieć w chuj. Movement speed też ma medium, czyli musi jest dosyć wolny, no bo tank, no to jest dosyć ciężki. No i musi tankować, musi być dosyć twardy, tak? Dokładnie. Dokładnie. I difficulty easy, czyli jest łatwy, czyli biegnie się, wystawia się tarczę, przyjmuje się ciosy i później się wali kogoś w pizdę. Proste i logiczne, tak? Nie ma co tu za dużo gadać. Paladyn. Może coś Wojtek powie o Paladynie? No to Paladyn jest, jak w wielu innych grach MMO znany, głównie z tego, że jest postacią typowo taką supportową, czyli wspiera inne jednostki na polu walki, mimo że sam nie ma zbyt dużego ataku, a attack speed, życie, prędkość poruszania się i trudność jest na poziomie medium, czyli średnim, to jest to postać, która leczy swoich sojuszników i może z tego, co tutaj można wyczytać, może nawet wskrzesić poległych kompanów, tak więc Paladyn to taki typowy support. Jest bardzo przydatnym kozakiem. Dokładnie. Następny jest Inkwizytor. To jest czempion, którego już sobie założyłem wcześniej, mam jedną gierkę nierozegraną, Wojtek tak samo. I jest to kozak, który dosyć mocno napierdala, jak widać, damage ma height. Jest to typowy kozak, coś w stylu asasyna, tylko że... No w sumie w stylu asasyna, no nie? No bo attack speed też ma szybki, health ma medium, movement speed ma fast i difficulty... Jest trudny z tego względu, że jest niewidzialny na pierwszym poziomie niewidzialności na 20 sekund i w tym czasie 20 sekund głównie chodzi o to, aby przekraść się na plecy wroga i po prostu zadać mu potężny cios w plecy, który powali najczęściej wrogie działka jednym ciosem i pozwoli kumplom szarżować. Bez kitu. A tutaj mamy Sapera, który też jest dosyć typowo supporterskim czempionem. Co on ma tu takiego ciekawego? Teleport, tak. On się teleportować może. Czemu by nie może? No. Co nie, widziałeś go w grze? Bo ja jeszcze go nie widziałem. Ja widziałem tylko tego Gunnera, szczerze mówiąc. Sapera może widziałem, może nie. Krasnoludy cały czas wyglądają tak samo. Ja słyszałem, że ma no, dosyć chujowe skille, znaczy dosyć irytujące skille, których przeciwna drużyna może strasznie wkurzać. No i to jest typowy support do pomagania, nie ma tam jakiegoś damage'u ani wszystkiego na hardkorowego, ale jak widać wszystko medium i jest dosyć ciężki do grania. Następny jest Gunner. Wojtek coś o nim powie, bo go widział. No to jest postać, którą gra naprawdę całkiem spora liczba graczy. Jest to Gunner, polega na tym, że stawia swoje działka, które strzelają ogniem ciągłym w przeciwników. Zazwyczaj na swoim respie i strzela na drugi koniec mapy we wrogie jednostki i stanowi tak zwany ten ostrzał, taki zaporę ogniową do tego, aby inne jednostki po prostu mogły iść na pole walki i walczyć w zwarciu. Proste i logiczne, no nie ma co tu za dużo gadać. Frostwitch jest to champion no, na odległość, powiedzmy tak. To też jest taki jakby powiedzmy support albo apekery, coś jak w LoLu, bo to na odległość nawala, tak? Tak, damage ma medium, attack speed też ma medium, health ma low, także jak taki inkwizytor do niej podskoczy i wywali z bani, to ona się zaraz przewraca, także troszkę mnie polecał. Ta konieczna niewidzialności podlatuje, to już w ogóle jest masakra, także nie ma co za dużo o niej gadać, jest ciotą. Nie bierzcie jej. Zero propsu. I nie będziemy ładniej dużo gadać, jest ciotą. Bez kitu. I teraz Sister of Fire.
i powie coś o niej Wojtek, bo on też chce, musi coś pogadać, nie? No to jest podobna postać co panienka od mrozu, jednakże ma nieco większe obrażenia. Szczerze mówiąc, to grałem tylko z jedną taką laską i nie była tak ładnie ubrana, jak tutaj pokazują. Miała tylko gacie i jakiś kij z drzewa, więc no cóż. Taki typowy brand taki. Może być to ciekawe. No. Jak w gacie. Będzie ładne mięso armatnie, ale no. Mimo wszystko jest mało zgrabna. Czyli biegła, tak. Biega jakby chciała, nie mogła. Mniej więcej poopowiadane, tu patrzcie, o mój inkwizytor, wejdą sobie na niego. O, i mam, i teraz... Tak, ty mówisz, że o, gdzieś mnie zaprosiłeś, tak? No. W tym rogu social. O, i dostałem jakiegoś maila. Okej. Okay. Czyli dostałem, że zaakceptowałeś tego. No. No dobra, to ja cię zinwajtuję do grupy i zaraz o. Można... I gitara, i możemy grać. Ready, Adam, tak? No. No i dałem ready, ty możesz chyba startować. Zaraz komuś tam pierdolimy. Czekaj, żebym ja tu ogarnął to wszystko. No, to jest to nasza pierwsza rundka wspólnie, także nie wyzywajcie nas za bardzo, bo to może być troszkę smutne. Będziemy płakać wtedy po nocach. Okej, okay. Czekamy teraz na grę, to więc... Nie wiem, ile to będzie trwało, w razie czego to się po prostu... O! Posłuchajmy sobie muzyki, to jest słodkie. No i potańczmy razem. Miałbym kamerkę, to bym potańczył z wami. Mam kamerkę, ale nie będę używał, bo... Też mam, ale no, nie chcę się w tym bawić, bo jeszcze się z tym nie bawiłem. Może kiedyś zrobię vloga. O, Neymus, kiedy zrobisz vloga? Neymus, zrób vloga. To ty? Ja ty tutaj ze mną? Ten no, tutaj, jestem. Podskocz. Za 40 sekund battle. Zacznie się walka. No. Popatrzcie, jaka cipa. I ją będę z bani walił zaraz. Dobra. Szalondra, aha, szalona. Wszyscy są tutaj teraz nieśmiertelni przez... No, dopiero niedługo się zacznie. Dobra, a to jest mapka, która całkiem przyjemnie wygląda, szczerze mówiąc. Aha, no i warto też powiedzieć, że gra bazuje na CryEngine trójce, więc fizyka, jak i ogólnie grafika i gra świata jest na dosyć wysokim poziomie, jak na grę free to play. A w opisie będziecie mieli linka do rejestracji. Pamiętajcie o tym, żeby się zarejestrować, bo Neymusowi się przyda. Wiecie na co, wiecie po co. Dobra. Dobra, tak więc co? Chodź brawo, ze mną dawaj. I chodź na niewidzę zaraz. Wow, strzelałem. Dobra, ja się robię niewidzialny. Wow, ja miałem laga. Ja idę do tamtej, co strzela. O, zabili mnie, what the fuck. Mówiłem... O Jezu! Dobra, zabiłem ją. Ale już mnie goni jakiś fajus. O, działko, patrzcie. Ziomek stoi z działką. Dobra, no, już zabiję jego. Dobra, zabiłem go, ale już mnie goni kolejny i niestety... Poległem! Zabiłem jednego, jest spoko chyba. W ogóle na tabie ja już mam 17 pointsów. Jesteś dobry, ja mam 4. W ogóle krasnolud tutaj na pierdziela. W bani, o Jezu! Dobra, ja już tutaj niewidkę włączyłem i idę zaraz kogoś stawnąć w plecy, no ale oczywiście moi mnie blokują. Ja chyba za krótko grałem, żeby mieć niewidkę. Fuck. Na dwójce ten. Nie, na dwójce mam jakieś... O, jest. I na ile to? Na godzinę? Na 20 sekund. Teraz może go zabiję. O! Shit, dostałem z jakiegoś kamienia, kurna. Jezus Maria. Daj kamienia! Rozwaliłem mu działo, teraz spierdalamy. Jak z kością mi ucieka, kurna, a chętnie bym go zatrupił. Użyjmy sobie pota na życie. Jest to dosyć przydatny potion. O fuck, nie miałem mocy, aby uderzyć. O ja, frajer, odkrył mnie. Tutaj na środku, co się dzieje, Jezu! Spierdalamy, zabić go, dobrze panowie. Kozacko. My jesteśmy niebiescy czy czerwoni? Które nasze punkty są? Znaczy, ci, którzy ten... Czekaj, już patrzę, my jesteśmy czerwoni. Nie, czemu oni mają więcej punktów, to jest nie fair. Przyjmij pota, na ja to wykaruję. To wykarujesz? No. Dobra. Uja, tu ich jest za dużo, ja nie... No na środku to jest sieczka konkretna. Ale tutaj ten, nasi z respa całkiem mocno plują. Dobra, ja widzę cię i biegnę już tutaj, na niewidce. Może zabiję którąś. O, nice. Zabiłem. Dobra, teraz spierdalam. Zabrałem mu 774 z ciosu w plecy, bo w ogóle rozwinąłem sobie umiejętność bicia w plecy. I teraz zbieram... Wiadomo, co kto lubi. O, fuck. O, chyba kogoś zabiłem, albo typek stał się... Energia z tego, dobra, jest, spoko, ładuje się.
O, już mam więcej punktów. Tutaj jesteśmy kozakami. Dobra, ty ja lecę dalej. Zabić tego ogra! Zabić go! Ten strzela w ogóle w... Ale mnie dwóch bije! Widzę, biegnę. Zabić Hama. Chuci w grupę, resztą ty i tak powiesz, że jest super. Ciebie, tą twoją grupę, co już boli się twój rozjebany Cooper. Ale go zdysiłem, co tak sobota, śpiewał. Jezu, goni mnie! Gdzie jesteś, wojak? Tutaj. O, tutaj podjeżdża do naszej siekiery. Zabić Freyra, zabić Freyra, on na marmatę zabija, dobrze. Zabić Freyra. Mam trochę to więcej punktów. Tak, to... Zrobię sobie niewidkę, i pójdę. Zabić go, pomogę ci, chodź. Tutaj ile potionów się napierdala, co? To jest szalone. O. Chciałbym wyjść z niewidki i nie wiem czy mogę. Bo ja, tu ich biegnie. Ła, dostałem od kurna 74 zdrowia, 43. Ej, F2 nacisnąłem, a nie chciałem. O shit, biegną do mnie, biegną do mnie! Chuj się zrobił niewidzialny, ja go zabiję. Zabić małego frajera. A zginąłem. Jakiś gościu, inkwizytor wrogi. Zabiłem, dobra. Jest tutaj, nie wiem czy to ty biegniesz? Tak. Koło ciebie jest jeden inkwizytor, więc uważaj. Co je daje jedynka, bo ja nie kojarzę, przynajmniej jedynka, nie wiem, jedynka to chyba zwykły cios. Albo może raz, większy damage, co? Tam obrażeń mocno. Zabić. Okej. Okay. Ej, dobre jest to, po prostu biegasz wokół jednego typa i bijesz go w plecy. Uwaga, tutaj są dwie te czarodziejki, kurna. No jest to dosyć miłe, tylko no właśnie, mnie zabiły. Jestem dead. A jakby ktoś nie wiedział, tą serię najprawdopodobniej będę uploadował co sobotę. Tak, co sobotę. Tutaj jest dużo sieczki na samym środku. Dlatego idę bokami. Oh shit, oh fuck. Lepiej rozwaliłem gościowi działko. Może rozwalę krasnoludka. Co on taki skoczny? Jezus! Dobra, zabiłem krasnoluda. Ej, u nich jest jeden AFK mi się wydaje. Jestem u nich na respie, co się dzieje? Zobacz, pa. LOL WOOD! Bo jednego rozjebałem. Reszta mnie dorwała. Czułem się taki dobry. Ej, komar mi ugryzł piętę, czaisz? Mnie pięta spędzi, ty. Się tam przezdrapię. O ja, gościa. O kurwa, dostałem w ogóle z 3 fireboli na raz. Ale zjadłem jakiegoś typa. Mam 62 pointsy, ty masz 72. Zaraz się dogonię. Ej, te 241 do 105 to jest, że my wygrywamy, nie? Bo tak. Cały czas ten punkt na środku jest ogólnie czerwony, czyli nasz. No jeszcze jak za zabicia, nie? Się dostaje, bo mógł jakby nie patrzeć. Gonić frajera, zabić go! Kurna, no blokuje mnie na restpie ten typek. Kurwa! Zabić go, dobrze. Biegną tutaj. No kuwa, ile ich tu? Czaisz, zioka, bijem godzinę, ty, a on nie umiera, on chyba 1000 potów. Ten gruby? Nie, malutki jakiś frajer z pistoletem. Ja zdjąłem babeczkę strzelającą tutaj. Dobra, jestem już z powrotem, jakby nie patrzeć. Powiem ci, że bardzo przyjemnie się zdejmuje te... Bez kitu, ile on potów wypija. Wkurwia to trochę, jakby nie patrzeć. Ja już nie mam tego power coś tam. Dobra, trzeba zdjąć tych tutaj gnojków. No właśnie, gdzieś tam. No czysto, o, widzę, tutaj jest coś obok. No. Uważaj, o! No ja, zapomniałem. Zabrał mi w ogóle 1200 jednym hitem. Ja, ta gra jest szalona, człowieku. Ja cały czas nie patrzę na HP, nie jestem przyzwyczajony. Jestem przyzwyczajony do tego, że mam HP nad banią, nie? Jak w LoLu i nie wiem o co chodzi. Kurwa, ta noga mnie cały czas spędzi i to mnie dekoncentruje troszkę. Ale cały czas mamy więcej punktów, nie jest chyba najgorzej. Gdzie jesteś? O, widzę, jesteś się zrozpiony. Dawaj na środek szybko. To nam trzeba. Albo tą witcherkę, ja tą witcherkę zabiję z tyłu. Dobra, to ja zabiję tego złego, kurna. Dobra, ja zabiłem inną witcherkę. O ja, ty mieś działka napierdala. Co nie zginęła? Jakim cudem? Kurna, zginę. Polegnę. Dobrze, zabiłem frajera. Teraz się cofnę, bo nie mam za dużo HP. Nie zabiłem jej, kurwa, ile ona ma życia. Jeszcze nie za bardzo ogarniam tutaj metody tego, no, tej gry. Trochę. A jeśli byście chcieli zobaczyć inne czempiony w innych odcinkach, to napiszcie mi w komentarzach. Ale raczej wam pokażę inne czempiony. Dla pokazu. Dobra, zabiłem typka. Kurwa, dobra. Tutaj trzeba przejąć ten środek, bo zaczynamy troszkę dostawać plecy. No widzę właśnie.
Dobra, ja bym sobie chętnie tutaj zakosił tego snajpera. Okej, okay, dostał. Ile można? Jezu! No wyjebałem mu za 500, to on mnie i tak dojebał, ty. Ci berserkerzy, nie, to jest tank. Dobra, ja przyjmuję ten tank. Ci tankowie są szaleni. A to się jakoś przyjmuje, czy coś? Jak jestem na środku, to widzę, że chyba szybciej pońcy lecą. Dobra, no teraz w ogóle mam paladyna w teamie i bardzo fajnie leczy. Mimo, że cały czas obrywam serię, bo tutaj strzelają działka. O, uważaj. Dobra, dostał mnie za 580. Shit, zaraz polegnę. Fuck. Ale leczy mnie ten paladyn, to dobrze. Okej, okay, dostał, zginął. Słuchaj, co z tobą? Uważaj, na plecach jest. No widzę, zaraz umrę. Właściwie już umieram, jakby nie patrzeć. Ja... ten paladyn nasz leczy, leczy bardzo fajnie. Ja sobie zaraz pota przypierdolę. Ja żadnego nie użyłem, ci powiem. Co ty, ja już tyle potów z czarem? Co czas? Ale on leci, o, jest teraz miło. Fajnie tak. Myślałem, że to jest wróg jakiś. No. Ale fajnie tak, nie? Na początku jesteś w takich gównianych szatach, a później wyglądasz jak kocur taki i wszystkich napierdalasz. Dobra, uważaj, biegną tu. Widzę. Wow, jebałem mu, za 1000 mu jebłem. Ja za 1300. Dobra, a zginę. Dobra, zginę. Pierdalać, jakie bukaki! No ale mamy tutaj trochę ich tu się nazbierało, ale faktycznie troszkę im tam. Ale ogólnie jak nie patrząc, gierka trochę szalona, co? No, bo małe tutaj są te. Mapy. Mało miejsca no, jest, a bieg no. 20 typa. No szalone to jest. Coś czuję, że w tą gierkę trochę dłużej pogram. Dobra, zabić! Tutaj... Profesorek 10. Dobra, ja idę na tym. Może kogoś zdejmę tutaj. Uważaj, plecy. No widziałem, o, widziałem. Dobra, zdałem go. Tu jeszcze jeden jest, uważaj. No, czekaj, ja go biję. O, fuck! Ja skoczyłem prosto do tego. O ja, spalili mnie, chyba wstydzi mi kutasa w ogóle. Z tyłu. Trzeba ogarnąć jeszcze 3 minuty, a oni tylko mają 3 pół w sumie, a oni mają tylko 430 punktów mniej od nas. Trzeba tam wlecieć i wpierdolić twoje. Go tutaj... przychodzą do nas na respa i kurna te grubasy nam... Oła, Jezus! Oberwałem w ogóle ciosa, straciłem 1300 HP. O Jezu, ale mi wpierdolili. Zapominam zawsze, że OF1 albo... znaczy 1 albo 2 nacisnąć, a tu... O kurna! Ej, oni mają już więcej punktów, to jest szalone. Przestałem być niewidzialny. Bo tutaj oni wszyscy siedzą, kurna, my nie mamy jak wskoczyć za bardzo. Dobra, ja tam jedną dziabnąłem, ale co z tego, jak tutaj jest ich cała masa? No, ja ich też dziabam cały czas. Teraz spierdalamy. Podziabani trochę. Dobra, mamy jeszcze szansę, szczerze mówiąc. Zabiłem ziomeczka. No dio, jeszcze ponad tyle czasu, 2,5 minuty jeszcze. Teraz wjeżdżamy my tutaj. O, kurna, na plecach. Spoko. O, ja, zabił mnie. Na plecach miałem inkwizytora. Coś czujesz, że zostaniemy w pierdol. Chyba tak. No, ogarnęli panowie się już w miarę i panie, jeśli tam są jakieś. Kurna! Stoi i blokuje, a ten w ogóle nasz gościu, który strzela z respa, cały czas trafia w to gówno. O, zabrałem jej ładny... O Jezu, kto mi tak napierdala? Ci berserkerzy są szaleni, ty! O, o. On tak mi wyjebał, że spadłem na maksa nisko. Dobra, ja jestem na samym środku. Fuck, jak spaliłem! Ja tu jestem, ale... Jezu, zobacz, jest 1000 tutaj, shit, ty. Man. No. To jest chujowe, bo nasi tu nie przychodzą. Właśnie, ej, you lose. Dobra, czyli to do 500 to jest ogólnie. Oho, dobra. To ile już mniej więcej gramy? Nie wiem. Ej, teraz w ogóle trzeba exit chyba nacisnąć, nie? Czyli ja jeszcze sprawdzę informację. Zabiłem 11, a zginąłem 12 razy. A obcze, ile tam ja mam? Jeśli możesz. Ty masz 11-10. Oho! Dobry jestem. Czekajcie chwilkę, ja zobaczę. Ogólnie kerujemy nasz team, ale niestety mamy badziewiaków trochę. Dobra, ale to już i tak będzie koniec odcinka, bo to już 20 minut. Okej. Okay. Czyli ogólnie rzecz biorąc, gierka jakby nie patrzeć jest dosyć fajna, fajnie się napierdala. I no. Ogólnie no, polecam. I razem ze mną był Wojtuś. Na razie! I do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Panzer. Pozdro, cześć!